Witaj. Jaka jest historia Dnia Matki? Skąd wzięło się to święto? Opowiem o Dniu Matki dzisiaj na życzenie jednego z moich miłych subskrybentów. Jak to się zaczęło? Początków Dnia Matki niektórzy szukają w historii jeszcze Greków i Rzymian, kiedy to czczono boginię matkę, ale to nie ma bezpośredniego związku. Następnym, może bardziej sensownym początkiem może być XVII-wieczna Anglia, kiedy to w czwartą niedzielę Wielkiego Postu ustalono dzień wolny od pracy dla wszystkich i święto, po to, by ludzie mogli odwiedzić swoje matki. Ale prawdziwe święto, prawdziwa historia tego święta rozpoczęła się w Stanach USA, w stanie Virginia dokładnie, kiedy to Ann Jarvis tu rozpoczęła coś takiego jak Dni Matczynej Pracy. I mówiła, że może któregoś dnia Dzień Matki będzie świętem w USA i na świecie. I było to w roku, jeszcze w XIX wieku, w roku 1858, amerykańska nauczycielka Ann Jarvis ogłosiła te Dni Matczynej Pracy. I on miał, była matką 11 dzieci, ale tych dzieci do dorosłości przeżyło tylko 4. No, ponieważ w tym czasie wiele dzieci umierało wcześnie w niemowlęctwie lub we wczesnym dzieciństwie, warunki higieniczne były jeszcze dość słabe i ona cierpiała bardzo w związku z tym, że straciła tyle dzieci i postanowiła pomagać, używając swoje doświadczenie, pomagać młodszym kobietom tak, aby jak najlepiej potrafiły dbać o dzieci, by one mogły przeżyć i mieć się dobrze. Tak, tu mogę wspomnieć moją babcię, która była matką 9 dzieci, ale przeżyło do dorosłości 5. I także można powiedzieć, to było w Polsce. Było, większość z nich przeżyła, także można powiedzieć, że jeśli chodzi o tą Amerykankę Ann Jarvis, jej większość dzieci nie przeżyło, także to było naprawdę smutne. W tym czasie około 30% dzieci umierało wcześnie. I ona założyła organizację, nazwała to Dniami Matczynej Pracy, spotykała się z innymi kobietami, aby im pomóc. I marzyła o tym, żeby był kiedyś Dzień Matki. I ten Dzień Matki wprowadziła jej córka. W roku po śmierci matki ona postanowiła dać nam mszę świętą, by modlić się o duszę swojej zmarłej matki, ale jednocześnie zaczęła myśleć o tym, żeby wprowadzić ten Dzień Matki, o którym matka zawsze marzyła. Jej dziewiąte z kolei dziecko, jej córka, postanowiła w roku 1905 ustanowić Dzień Matki i walczyła o to, aby to było oficjalnym świętem. I kilka lat później, w roku 1914, Kongres Stanów Zjednoczonych uznał to jako oficjalne święto narodowe
które jest w drugą niedzielę maja. Jest to inaczej niż w Polsce. Jest to zawsze w drugą niedzielę maja. W tym roku to wypada 12 maja. I od tego momentu jest ono obchodzone. W Polsce jest 26 maja i w Polsce jest obchodzone od roku 1934. I zawsze jest to 26 maja. Można powiedzieć, co się dzieje, jeśli chodzi o biznes w tym czasie. To zauważano w Stanach, ale w Polsce jest to, podejrzewam, podobnie, że jest to świetny biznes dla sprzedawców kwiatów, ponieważ kupuje się kwiaty dla każdej matki. Oprócz kwiatów tradycyjnie kupuje się słodycze. Tak to wygląda w Stanach. Ale wspomnę jeszcze przy okazji moją własną mamę i ukochaną babcię. Moja mama nie żyje już niestety od wielu lat, także bardzo żałuję. To jest pięknie mieć długo swoją starszą już matkę, dbać o nią. Matka właściwie potrzebna jest nam do końca życia. Jak ja sobie przypominam takie najwcześniejsze momenty, kiedy pamiętam moją mamę. To było jak, ile ja mogłam mieć lat? 3, 4. Ja wtedy, mama zabierała mnie na spacer. Szłyśmy razem, była ładna pogoda, miałyśmy letnie sukienki i mama pokazywała mi piękno przyrody wokół. Mówiła, spójrz, jakie tu są piękne kwiaty, a spójrz, jakie ładne chmury na niebie, a spójrz, jak ładnie kwitną drzewa. I nauczyła mnie widzieć piękno na świecie i cieszyć się tym. To najbardziej pamiętam. To jest moje najwcześniejsze wspomnienie. Oprócz tego miałam ukochaną babcię w domu. To był wielki przywilej. Mieć w domu matkę mojej matki i moją ukochaną babcię, która była razem ze mną i uczyła mnie o ziołach, o leczeniu naturalnym, opowiadała dawne historie. Także przesyłam najlepsze życzenia dla wszystkich matek. Dużo miłości, wdzięczności i dzięki za waszą piękną pracę. Zostańcie z Bogiem. Pa!